Zadanie pierwsze. Przygotowanie do jazdy. Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy. Osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić poziom oleju w silniku, poziom płynu chłodzącego, poziom płynu hamulcowego, działanie sygnału dźwiękowego, działanie świateł pozycyjnych, działanie świateł mijania, działanie świateł drogowych, działanie świateł hamowania stop, działanie świateł kierunkowskazów, działanie świateł awaryjnych. Jeżeli chcesz poznać szczegółowe informacje na temat czynności kontrolno-obsługowych, zapraszamy do naszej playlisty. Link w opisie tego filmu. Dodatkowo dla kategorii AM, A2, A1A wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego. Sposób wykonania zadania. Na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut. Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe. Sprawdzenie stanu łańcucha w przypadku, gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch. Zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku. Podparcie pojazdu na podpórce. Sposób wykonania części zadania. Zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z pozycji 1 do pozycji 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku. Nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko. Maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu. Do tyłu, do przodu, do tyłu. Jazda po łukach w taucie cyfry 8. Upewnienie się o możliwości jazdy. Wykluczenie prawdopodobieństwa stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym, ocena sytuacji wokół pojazdu, płynne ruszenie, łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika, włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym, jeśli światła nie włączają się automatycznie. Pięciokrotny przejazd po łukach w taucie cyfry 8. Sposób wykonania zadania. Nie podpieranie się nogami. Nie najeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne, nie potrącanie pachołków. Slalom wolny. Jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym. Upewnienie się o możliwości jazdy. Wykluczenie prawdopodobieństwa stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym. Ocena sytuacji wokół pojazdu. Płynne ruszenie. Łagodne puszczenie sprzęgła. Zwiększenie obrotów silnika. Dwukrotny przejazd pomiędzy 5 bramkami. Sposób wykonania zadania. Nie podpieranie się nogami, nie potrącanie pachołków. Slalom szybki, jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym. Upewnienie się o możliwości jazdy, wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, ocena sytuacji wokół pojazdu, płynne ruszenie, łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika. Przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową. Sposób wykonania zadania. Średnia prędkość przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km na godzinę, nie dotyczy kategorii AM. Przejazd musi odbywać się na drugim lub trzecim biegu, nie dotyczy kategorii AM. Nie podpieranie się nogami, nie potrącanie pachołków. Ominięcie przeszkody. Upewnienie się możliwości jazdy, wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, ocena sytuacji wokół pojazdów, płynne ruszenie, łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika. Dwukrotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda. Sposób wykonania zadania. Prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu, wyłącznie od strony najazdu, nie może być mniejsza niż 50 km na godzinę. Przeszkodę omija się raz z prawej strony, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętów w prawo i w lewo. Nie podpieranie się nogami, nie najeżdżanie na linie wyznaczające zadania, nie potrącanie pachołków. Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu. Manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania. Manewr nie dotyczy kategorii AM i T prawa jazdy. Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych. Obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A. W przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe. W przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km na godzinę przy użyciu przedniego i tylniego hamulca motocykla. Manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.
przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 20 cm, a silnik nie powinien zgasnąć.